Oh, wow, plaża nie wygląda już tak jak kiedyś. Tu jest po prostu rajsko, sama zobaczysz. No to napijmy się czegoś na dobry początek. Okej, fajne schodki. Jaki ładnie. Bar, kącik na plaży. Dobra, idziemy do baru. Mamy szczęście, nie ma jeszcze tłumów. Tak, wszyscy oglądają zawody surfingowe. Rano są największe fale. Chyba dobrze znasz się na surfingu. Jest tu twój były? O proszę, o tym nie słyszałam. Opowiedzcie. Powiedzmy, że dobrze się bawiłem ostatniego lata. Chcę wiedzieć więcej, teraz, zaraz. Kiedyś ci opowiem, a spadaj. Rozmawialiśmy podczas, gdy Leo zamawiał w barze. Wrócił z trzema bezalkoholowymi drinkami, piña colada i mrożoną herbatą dla Rosalii. Bezalkoholowe, jak wszyscy, to wszyscy. I cóż, chciałbym wznieść toast. Toast? Chcesz wznieść toast? Nigdy się nie odzywasz, nawet w rozmowie. A więc co się dzieje? Co chcę ci nam ogłosić? Aleksy, pozwól mu dokończyć. Dziękuję, Mila. Dziękuję wam obydwojgu, że zgodziliście się przyjąć zaproszenie. Cieszę się, że Rosalia postanowiła podzielić się z wami tą nowiną, ponieważ nie mógłbym jej przekazać sam. Aleksy i ja zaśmialiśmy się. Rosalia miała już mokre oczy. Dziękuję ci, Rosalia, że jesteś przy mnie i że z humorem zaakceptowałaś tę niespodziankę. Wiem, że w ostatnich miesiącach sporo mnie nie było. Poświęcałem dużo energii i czasu na to, by butik funkcjonował. Podróżowałem w poszukiwaniu nowych kolekcji na drugi koniec kraju i... Rosalia zalała się łzami, nie rusza się. To prawda, że na początku roku ciężko było spotkać Leo. Nie sądziłam, że ona może cierpieć z tego powodu. Okłamałem cię. Ilekroć mówiłem, że wracam do domu, zatrzymywałem się, żeby zrobić objazd. Co? Nie rozumiem. To trwa już kilka miesięcy. Boże, co, zdradzasz ją? Leo położył na stole między naszymi szklankami pęk kluczy. Niebieski domek, 20 metrów od plaży. Ten, który zawsze kazałaś mi oglądać, gdy tu przychodziliśmy. Jest twój. Nasz. Kupiłeś dom? Co? O mój Boże, nie, to nieprawda. Prawda? To nieprawda. Rosalia rzuciła się w Leo w ramiona i pocałowała go. Nawet Aleksemu nie udało się powstrzymać łez. Zaraz ja się rozpłaczę, nie róbcie tak. Musimy przestać ogłaszać sobie różne nowiny. To już za dużo, jak na jeden tydzień. Będziecie tak daleko. Jeszcze nie wyjechaliśmy. Rosalia musi skończyć studia, a ja przecież będę przyjeżdżać do pracy w butiku. Kiedy się przeprowadzacie? Cóż, jest jeszcze do wykonania kilka prac. Myślę, że przyszłe lato to dobry termin. To genialnie. Nie mogę się doczekać, by go zobaczyć. Ja też. Piliśmy naszą piña colada. Okej. Okay. Podczas gdy Leo pokazywał nam zdjęcia domu na swoim telefonie. Chcesz pójść go zobaczyć? Tak, tak, tak. Zobaczymy się później. Leo wyszedł z baru, a Rosalia wróciła i przytuliła mnie. Znalazłam najlepszego faceta na świecie. Leo to prawdziwy skarb. No idź obejrzyj wasz dom. Tak, już lecę. Poszli trzymając się za ręce. No dobrze, my w końcu dopiliśmy naszą piña coladę. Chodź, przejdziemy się plażą. Myślałam, że zamówimy teraz alkoholową. Widziałam inne fajne miejsce z poduszkami na piasku. Ładnie wyglądało. Chcesz tam iść? Tak, tak, ale chcę zobaczyć coś na plaży. Chodź. Coś cię męczy. Nie, no chodź. Dobra. Aleksy, wiedziałam, dobrze cię znam. Co? A co niby takiego zrobiłem? A tamto nie Morgan? Powiedz mi, że to przypadek. Morgan szedł prosto w naszą stronę. To zaskakujące, nie miałem... Ale z was konspiranci. No dobra, zaprosiłem go, ale przecież zostajemy do późna, więc stwierdziłem, że nie będzie tak za bardzo przeszkadzać, a poza tym tylko się przekomarzam. Cześć, cieszę się, że cię widzę, Morgan, fajnie, że przyszedłeś. Za nic na świecie bym tego nie przegapił, według Aleksego to impreza roku. Nie mam pojęcia, pierwszy raz biorę w tym udział. Zobaczycie, jest super, można potańczyć, wszędzie pełno ludzi, poza tym na surferów raczej. Moje miło popatrzeć. O Jezu, zapewniam cię, że żaden surfer nie będzie się do ciebie dobierał. Aleksy pocałował Morgana w kącik ust. No dobra, idziemy się kąpać? A nie czekamy na... A niech to, zapomniałam kąpielówek, nie sądziłam, że będzie tak ciepło. Co? O mój Boże, nie wierzę. Nie, jaka żenada. Nie spodziewałam się takiego entuzjazmu, bardzo mi miło. Szczerze mówiąc, gdyby nie Rosalia, to nawet nie wiedziałbym, że w ten weekend są zawody. Ciągle biegam między kawiarnią a uczelnią i nie mam czasu myśleć o niczym innym w tym momencie. To ona cię zaprosiła? Tak, nalegała, żebym przyszedł się z wami zobaczyć koło południa. Chyba Rosa znowu bawi się w swatkę. Cóż, spotkamy się później, pójdziemy na spacer i kupimy pączki. Aleks puścił mi oczko. Wszystko co najzdrowsze na lunch, doskonale. Morgan i Aleksy poszli w swoją stronę, a mnie zostawili samą z Hyunem na plaży. Oni są naprawdę dla siebie stworzeni. To prawda, to trochę dzięki mnie. Sądzę, że z tobą czy bez ciebie i tak by się spotkali. To są bratnie dusze, jestem tego pewien. Bratnie dusze?
Tak, wierzę, że wszyscy mamy bratnią duszę, która na nas gdzieś czeka. Lubię takie bajki. Korci. Naprawdę? A skąd wiesz, że ją spotkałeś? Często tego nie wiesz lub zdajesz sobie z tego sprawę za późno, gdy tej osoby już nie ma obok ciebie, ale niektórzy mają to szczęście, że łatwo jest im to rozpoznać. Jestem głodny, może pójdziemy coś zjeść? Tak, chodźmy. Boże. A gdzie? Schody. Aha, dobra. Ale tu ładnie. Ojojoj, ale ładnie. Hyun poszedł nam kupić kanapki i lody, a ja usiadłam na jednej z poduszek. Ale się najemy, jeśli chodzi o tamtą sprawę z panem Zaidi i ja... Nie rozmawiajmy już o tym, już mnie przeprosiłeś. Chciałam to zrobić jeszcze raz. Zwierzyłem się najbliższej mi osobie na uczelni, mojemu współlokatorowi, ale rozumiem, że mogło cię to zranić chyba. Co się stało, to się nie odstanie. Wiem, ale naprawdę jest mi przykro, po prostu musiałam to z siebie wyrzucić. Dziękuję, Hyun. Jeśli jest ci przykro, to mi wystarcza. Przez chwilę milczeliśmy, jedząc nasze kanapki, obserwując ludzi przechodzących po plaży. Myślałam, że wykorzystasz ten weekend, żeby zobaczyć się z rodziną. Powiedziałeś mi, że pojedziesz do nich tak szybko, jak tylko możesz, a minęło już kilka weekendów. Myślałem o tym, ale szczerze mówiąc, nie chciałem przegapić tego weekendu. A ty opowiedz mi trochę o tej swojej rodzinie, nic o tobie nie wiem. Och, no dobrze, moi rodzice mieszkają kilka godzin stąd, tak jak ci mówiłam. Jestem jedynaczką i mam ciotkę, którą regularnie widuję w mieście. A więc nie znasz radości z posiadania małych sióstr, które inwigilują twoje życie bez żadnych zahamowań? Chyba coś cię ominęło. Aż boję się pomyśleć. Och, nawet sobie nie wyobrażasz. Moje siostry to istne wariatki. Zadały mi już chyba milion pytań na twój temat. A dlaczego na mój? Co ja mam z tym wspólnego w ogóle? A skąd wiedzą, że w ogóle istnieje? Chcę już po prostu powiedzieć rodzince, że mam nową koleżankę w pracy i... O mój Boże, ty jesteś zbyt dyskretny, wiesz? Naprawdę wszystkim się z nimi dzielisz. Mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza. Nie, ale nie znam osoby, która o tylu rzeczach mówiłaby swoim bliskim. To zaskakujące, ale słodkie. Dziękuję. Skończyliśmy jeść lody, a na plaży zaczęło przybywać ludzi. Nawet stąd słyszeliśmy, jak prowadzący zawody surfingowe krzyczy do mikrofonu, okej? Okay? Aha, chyba ludzie przestali oglądać zawody. Sądzę, że większość osób przyszła tylko na imprezę, która będzie później, więc zaczyna się robić tłoczno, to fakt. Nie interesuje cię zbytnio surfing, co? Tyle o ile, ale nigdy nie odmówię imprezy w gronie znajomych. Chyba zaczynam cię poznawać. Wiem, że chociaż wydajesz się na pierwszy rzut oka nieśmiały, to tak naprawdę w głębi ducha jesteś imprezowym lwem. Zostałem zdemaskowany. Na najbliższej imprezie będę się zachowywał. Zobaczysz. W takim razie zobaczymy wieczorem. Dzisiaj wieczorem jest impreza na plaży i nikt mnie nie uprzedził. To skandal. Priya i Castiel? O, siema. Cześć, cóż, teraz kiedy już dopiłaś swego, Priyo, potrzebuję drinka, do zobaczenia później. Castiel skierował się wprost do baru. Dopiłaś swego? Co to ma znaczyć? Co znowu zrobiłaś, Priyo? Zaciągnęłam go siłą na plażę. Pani już odmawia wychodzenia z domu, bo obawia się, że będzie go śledzić stado fanek. I przypomniałam mu, że nie jest jednak jeszcze Davidem Bowie. To musiało urazić jego ego. Auć, znając Castiela. Zapewne nie spodobało mu się poruszanie takiego tematu. A ja uwielbiam takie gierki, jaka szkoda. Hyun przestępuje z nogi na nogę. Najwyraźniej nie czuje się zbyt swobodnie. Może chce siku? Przepraszam, zapomniałam dobrych manier. Hyun, to jest Priya, moja przyjaciółka z liceum. Znamy się już, przyszła do kawiarni, gdy miałeś pierwszy dzień próbny. O ile dobrze pamiętam, oj, wydało się. A tak, to prawda. Jak można byłoby zapomnieć? Nie nabijaj się. Ja? Nigdy. Morgan podszedł do nas, a po piętach deptał mu Aleksy. Ups, wylał zawartość wiaderka z wodą na tors Hyuna. Ale Morgan i Aleksy wzięli Hyuna pod pachę i zaciągnęli aż do morza. Hej, nie, zostawcie mnie. Za dużo gadacie, a za mało się bawicie. Następna w kolejce jesteście mila, nie uciekaj. Odszedł śmiejąc się. No dobra, nie mam zamiaru wylądować zaraz w lutowatej wodzie. Lepiej będzie, jeśli jak najszybciej stąd zdezerterujemy. Zgadzam się. Chcesz spotkać się z Rozą i jej Castielem przy barze? A może wolisz przejść się plażą, zanim zapadnie zmrok? Roza wróciła? Tak, spotkałam ją. W najwyraźniej Leo kupił domek, który za rogiem wydawała się cała w skowronkach. To co wolisz? Chętnie się czegoś napiję. Chodźmy do nich. No to naprzód. Okej. Okay. Przy barze nie było śladu Castiela ani Rozy. Za to od razu rozpoznałam dwie blond głowy. Priya, Mila, cześć Amber, cześć Nat.
Miałaś już dosyć słuchania Crowstorm w zaciszu swojego pokoju? Zdecydowałaś się wyjść i zobaczyć świat zewnętrzny? Tak wylazłam z mojej groty. Tak, chociaż nie czułam, jak mija czas, mogłabym słuchać tego albumu całymi latami. Zawsze miałem dobry gust, jeśli chodzi o prezenty. Noc nie odrywa ode mnie wzroku, a ja czuję utkwione w nas spojrzenia Pri i Amber. Zostajecie na imprezę? O tak, myślę, że tak. Muszę wręczyć nagrody wielkiemu zwycięzcy zawodów i udało mi się wyciągnąć Nata z jego pokoju. Chciał spędzić dzień ze Śnieżką w swoim mieszkaniu. Ha, naprawdę? Nie widzę w tym nic złego, to dużo milsze niż towarzystwo niektórych ludzi. Och, przestań, bo zacznę płakać. Szkoda, że muszę uciekać. Nadszedł czas, by wypełnić moje obowiązki modelki. Zatrudniają do tego modelki? Najwyraźniej. Myślę, że zawsze miło jest mieć kogoś, kto wie, jak pozować do zdjęć z nagrodami. Nie wiedziałam. Tak, niewiele osób o tym to wie, ale w modelowaniu jest wiele innych rzeczy. Nie spędzamy czasu tylko na wybiegach czy na sesjach prezentowych w czasopismach. Amber gorączkowo szperała o swojej torbie i zrobiła sztucznie zdumioną minę. O nie, zapomniałam wziąć strój do ceremonii wręczenia nagród. Jestem prawie pewna, że postawiłam torbę obok mnie na przystanku. Priya, nie masz nic przeciwko, żeby mi towarzyszyć? Cóż, tak. Nie, nie możesz iść beze mnie? Amber wyglądała na rozczarowaną. Nie chcę przechodzić całej plaży sama. Poza tym wiem, że Nat będzie chciał wziąć pierwszy autobus, który zobaczy i pojechać w przeciwnym kierunku. Mila mogłaby potowarzyszyć mu w tym czasie. Ona chce nas ewidentnie zeswatać, naprawdę. Powiedzmy, że wierzę w twoje kiepskie usprawiedliwienie i że potowarzyszę ci z przyjemnością. Chodź, idziemy. Nie mogę ci odmówić, gdy patrzysz na mnie tymi oczami kota ze Shreka. Dziękuję, zostawiły mnie tam zakłopotaną, sam na sam z Natem opierającym się na barze. Miałam chwilę zawieszenia, patrząc jak Amber i Priya odchodzą. Śmiejąc się, to ona uspokoiła tę jędzę, którą była Amber w liceum. Miały ze sobą niezłe przejścia, ale w głębi duszy zawsze wiedziała, że nie jest taka zła. Wiesz, ona nie wierzy, że się do niej odzywasz. Serio? Chcę ci powiedzieć, że to ja nie wierzę w jej personalną przemianę. Tak, to prawda, że bardzo się zmieniła. To niewiarygodna zmiana. Jestem z niej raczej dumny. Wiem, że nie chcesz wracać do tego tematu, ale w ten weekend, gdy Castiel dawał koncert, zaczęłam się niepokoić. Nat ciężko westchnął, a potem spojrzał na mnie. Nie odpuszczasz tematu, co? Gdy martwię się o innych, to nie. Myślę, że nie chciałaby, żebym mówił o tym w jej imieniu, ale zapewniam cię, ma się dobrze. To wszystko, co chciałam wiedzieć, tym lepiej. Zastanawiam się, co robi Roza. Nie widziałam, żeby wróciła. Dlaczego? Już cię nudzę? Moglibyśmy porozmawiać. Teraz nagle chcesz rozmawiać? Teraz chcesz rozmawiać? Do tej pory nawet najkrótsze nasze rozmowy prowadziły do konfliktu. Wiem i doceniam twoją szczerość, ale chciałbym to zmienić. Rozmawiałam z Amber i powiedziała mi rzeczy, które otworzyły mi oczy. Chyba trudno mu to przyznać. Co masz na myśli? W skrócie powiedziała mi, że gdy z tobą przebywam, jestem trochę mniej irytujący. Mówię, ona chce nas zeswatać. Nie mogę sobie wyobrazić piekła, które muszą z tobą przeżywać inni ludzie. No dobrze, to porozmawiajmy, a przy okazji wypijmy coś. Postawię ci drinka. Chcesz? Tak, z chęcią. Wziąłem truskawkowe mojito, a on dużą szklankę soku ananasowego. Nie pijesz nic alkoholowego? Nigdy. Przynajmniej zdarza mi się to bardzo rzadko. Nie lubię za bardzo. Ciekawe. Abstynent. Jestem zaskoczona, nie tak się mówi o tobie w plotkach. Jestem aż tak popularny? Krążą na mój temat plotki? Na temat każdego. Cóż, kiedy przyjechałam na Akademię Anteros, wypytywałam o ciebie. Większość osób sugerowała, że jesteś typem, który woli imprezy studenckie od zajęć. Wszystko dlatego, że raz za dużo wypiłem i wpadłem do basenu na siłowni. Ludzie wymyślą plotki z byle czego. A ty w nie uwierzyłaś? Nie wiem, Nat, i tak robisz co chcesz. W końcu coś, z czym się zgadzam. Powiedz mi, ci kolesie spod Ciemnej Gwiazdy, których spotkałaś pierwszego wieczoru, gdy się widzieliśmy, czy widziałaś ich ponownie? Nie spodziewałam się, że wróci do tego, co sam zamiata pod dywan. Raczej odkłada takie rozmowy w nieskończoność. Nie, nie widziałam ich. Skąd to pytanie? Amber wie, co się stało. Rozmawiałem z nią o tym. Amber wie, że ci goście zaatakowali mnie na ulicy? Zwierzam jej się z wielu rzeczy. To teraz w zasadzie jedna osoba, z którą mogę porozmawiać. I to ona poradziła mi, żebym porozmawiał z tobą jeszcze raz. Dlaczego Amber chce, żebyś ze mną rozmawiał? To dziwne. Powiedziała, że odkąd się z tobą spotkałem, to ma wrażenie, że dawny Nat z liceum wrócił. Nie wiem, co to ma znaczyć. Uważam, że się nie zmieniłem. Bardzo zabawne, a więc ja. To ja wywołuję u ciebie taki efekt. Sprawiłam, że znowu
jest z nami nad z liceum. Och, wywołujesz u mnie wszelkie możliwe efekty. A tak bardziej serio, uważam to za wymysł mojej siostry. Po prostu cieszę się, gdy widzi, że rozmawiamy z kimś innym niż Kim czy Śnieżka. Zawsze niepotrzebnie się martwi. Rozumiem więc, że lubisz ze mną rozmawiać. Jesteś jedyną osobą, która nie odwróciła się ode mnie plecami, gdy się pojawiłem. Widzisz mnie takiego, jaki byłem w liceum. Wyczuwam to i to jest miłe. Nat mówi niskim tonem, jest bardzo poważny. A wracając do twojego pytania. Teraz, gdy wydajesz mi się być nieco bardziej otwarty w rozmowie, ci kolesi rozpoznali cię, gdy przyszedłeś mi z pomocą. Kim oni są? Pracowali dla mnie. Co? Jak to pracują dla ciebie? A czym ty się zajmujesz? Paserstwem. Nie mogę powiedzieć nic więcej, ale wiem, że dziś tak nie jest. Położyłem kres naszemu układowi. Nad, jakiemu układowi? Bo teraz się szczelę patelnią. Nie śpieszmy się. Wiem, że tamtego wieczoru przeraziłaś się znacznie bardziej niż chcesz przyznać, więc mówię ci to, aby cię uspokoić. A także, aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, które mogłyby sugerować, że nadal jestem powiązany z tymi draniami. Dobrze wiedzieć. Wcale mnie to nie uspokaja. Martwi mnie to bardziej niż cokolwiek innego. Powiedz mi więcej. Nie mogę. Ale poczekaj, Nat. Powiedziałeś, że ci goście pracowali dla ciebie. Czegoś tu nie rozumiem. Teoretycznie jesteś przecież studentem, więc o jakiej pracy mówisz? Położył dłonie na moich dłoniach. O! Bliski kontakt. To nieważne. Powiedziałem więcej niż bym chciał i nie powinienem. Po prostu wszystko się skończyło. To informacja, którą musisz zapamiętać. Ale nie mogę uwierzyć, że odważyłem się porozmawiać z typami, którzy mogliby cię skrzywdzić. Cieszę się, że byłem wtedy w tej alejce. Ojoj, a słodko. Czyżby po tych wszystkich docinkach wobec mnie opuścił w końcu gardę? Wciąż się zastanawiam. Nie martw się o mnie, to niczemu nie służy. Jestem po prostu spokojny. Dzięki temu, że udało mi się to wyjaśnić. Kiedyś ciągle wszystkiemu zaprzeczałem, a to czasami boli bardziej niż cokolwiek innego. Tak, powinieneś poważnie pomyśleć, żeby pozbyć się tego nawyku. Możesz ze mną rozmawiać, umiem zachować rzeczy dla siebie. Dużo się zmieniło od liceum, już nie chodzę i nie paplam, jak to było kiedyś. Już i tak powiedziałem za dużo. Dajmy już temu spokój. I tak, proszę cię, abyś zachowała to, co przed chwilą mówiłem dla siebie. O, wziął łyk ze szklanki i odetchnął głęboko, jakby chciał sobie dodać odwagi. Sytuacja wkrótce zostanie rozwiązana. On mówi, jak jakiś robot. Ale nad o czym? Wiem, że zapytasz mnie, o czym mówię. Któregoś dnia porozmawiamy o tym i będziemy się z tego śmiać, ale nie dzisiaj. XD, dobra. Spojrzał na mnie uważnie, jakby chciał dodać mocy swoim słowom i zdałam sobie sprawę, że dzisiaj nie dostanę więcej odpowiedzi. To nie dziwne, że Priya i Amber nie wróciły? No bo to był ich plan, w sensie Amber plan. Może Priya poszła z Amber bezpośrednio na miejsce rozdania nagród? Chętnie bym to zobaczył. Mila, wszystko gra? Czemu ma nie grać? Rozmawiam. Och, Roza, i co, podoba się twój nowy dom? Wszystko gra, Roza, tylko rozmawialiśmy. Ja i tak już idę. Zobaczę, gdzie przypadła moja siostra. Roza jej popatrzyła, jak Nat się oddala. Zrobiłaś to, żeby uciekł? Mam nadzieję. Wiesz co, ty był wredny, naprawdę. Ja z moim przyszłym mężem rozmawiam, a ty co? Ale dobrze nam się rozmawiało, chociaż... Przepraszam, przeszkodziłam wam? Doskonale wiesz, że tak. Przepraszam, ale martwię się o ciebie. Wiem, Roza, ale próbuję tylko dowiedzieć się o nim więcej. Myślę, że jest więcej wart niż rzekome pogłoski i czy zasługuje na moją uwagę. Wiem, że chcesz dobrze, ale po prostu uważaj na siebie. Nie mogę uwierzyć w to, jak Roza postrzega Nata i mam wrażenie, że wszyscy się zmówili i odmawiają opowiedzenia mi o tym. A gdzie Hyun? Hyun, ten, którego ty zaprosiłaś? Nie sprawiło ci to przyjemności? Nie. Przyznaję, że cieszę się ze spotkania. Boże! Tak, wiedziałam, jestem najlepszą słodką na świecie. Spokojnie, jeszcze nie jesteśmy na tym etapie i nie będziemy. Wiem, że niedługo to się zmieni. Dlaczego tak ci zależy, żebyśmy się do siebie zbliżyli? Ależ nie, zrobisz co zechcesz. Ale jest miły, jest jednym z najlepszych studentów, jest zabawny i jest singlem. A jak to się stało, że dysponujesz tymi wszystkimi informacjami? Wcale nie od niego. Zasięgnęłam informacji i przysięgam, że gram w drużynie Hyuna. Okej, okay, jesteś niemożliwa. Wezmę dla nas dwojga coś do zjedzenia. Chcesz też coś zjeść, Mila? No, ja bym coś zjadła, jeszcze śniadania nie jadłam. O, dziękuję, to miłe, ale już się posiliłam z Hyunem. Ach tak, z Hyunem? Ryan wkrótce przybędzie. Ryan? O tak, zupełnie zapomniałam ci powiedzieć, ale twój wykładowca od historii sztuki przychodzi regularnie do butiku i zaprzyjaźni się z Leo. Okej, okay, powiedział mu, że gdyby chciał przyjść w ten weekend,
mógłby przyjechać z nami na drinka. Okej. Ok, tego się nie spodziewałam. Ja wiedziałam, że on tu też będzie, ale nie spodziewałam się, że się z Leo zaprzyjaźnił. Rosalia i Leo usiedli do jedzenia. Od razu odwróciłam się do Leo. Dobrze go znasz? Tylko jako sympatycznego klienta, nic więcej. Do tego stopnia, że przychodzi na drinka, to chyba przeszedł już etap klienta. Wyluzuj, o twój nauczyciel, ale jest też zwykłym człowiekiem i też spędza weekendy nad morzem. Tak, ale nie aż do tego stopnia, żeby spędzał z nami imprezy. Wszystko będzie dobrze. Jak nie chcesz nic jeść, to idź się przejść i skorzystaj z dnia. Ja jestem głodna jak wilk i zjedzenie trochę mi zajmie. Okej, ale nie powiedziałaś mi nawet, jak podoba ci się dom. Jeśli o tym wspomnę, to zacznę płakać. Chyba hormony już płatają mi figle. Rosalia powiedziała to po cichu. Dobrze, w takim razie do zobaczenia później. Do zobaczenia później. A gdzie ja mam iść? Przyjdźcie po plaży. Dobra. Boże, co ty tu robisz? Może to nie Włochy, ale i tak lepsze niż na Akademii Anteros. O nie, on tu jest. Dzień dobry, Mila. Dziwię się, że cię tu widzę i że nie pracujesz nad swoją pracą magisterską. Czy ty przyszedłeś tutaj, żeby wywołać we mnie ten wyrzuty sumienia? Nieładnie, nieładnie. Tak, miłe powitanie. Dzień dobry. Taki piękny dzień sprawia, że mamy ochotę dalej odwlekać nadrobienie materiału z zajęć, nieprawdaż? Ale nie mam zaległości. Z czym on ma problem? Czy taka jest złośliwa wersja Jimmy niego świerszcza? Co? Jeśli ty i twoje sumienie jesteście spokojni, to dobrze. Najwyżej spotkamy się jeszcze raz w przyszłym roku. A przecież studia są darmowe. Poza tym skąd on może wiedzieć, na jakim etapie pisania pracy magisterskiej jestem? Nie dziw się, taka jest moja rola. Mógłbym ci wyrecytować nazwisko każdego studenta i kierunek, który studiuje. A jak tam relacje ze współlokatorką? Dogadujecie się już? Skąd to pytanie? Cóż, przyszła powiedzieć mi, że ma obawy, czy twoja obecność nie wpłynie negatywnie na jej wyniki w nauce. Powiedziałem jej, że jedna czarna owca nie zbałamuci takiej obiecującej studentki jak ona. Zachęciłem ją, żeby ci pomogła. Prawie poczułam, jak szczyna mi opada. Tak, wszystko już między nami w porządku, proszę się nie martwić. Aha, to w takim razie bardzo dobrze. I co, nie zmienił... I co, nie zmienił pan jej pokoju pomimo tego wszystkiego, co panu powiedziała? Niestety, w tym roku mamy pełne obłożenie. W przeciwnym razie bym to zrobił. Wystarczy. Nie po to mam weekend, żeby rozmawiać ze studentami. Czuję się jak w pracy. Ale że on sympatyczny, odszedł nawet się nie pożegnawszy, a więc Jelen poszła się na mnie poskarżyć. Na pewno było to na samym początku, chociaż ja sama chętnie zmieniłabym pokój. Nie mogę pojąć takiego faworyzującego zachowania. Wkurza mnie to. Wyrzuciłam tę rozmowę z mojego umysłu i dalej chodziłam po ciepłym piasku. O. Na plaży można spotkać każdego, a najwyraźniej spotyka się przede wszystkim te osoby, z którymi spędza się wszystkie dni tygodnia. Nie powinnam była mieć wątpliwości, że też tu będziesz. A więc spacerujesz sobie sama po plaży? Zgubiłaś wszystkich znajomych po drodze? Leży na piasku z kieliszkiem szampana w ręce z grupą ludzi, których nigdy wcześniej nie widziałam. Na pewno nie z tymi samymi, z którymi zwykle ją widuję. Wyglądają na znacznie starszych od nas. Przedstawiam wam moją współlokatorkę, Emilę. Odpowiedziałam nieśmiałym uśmiechem, ale oni znowu zaczęli rozmawiać między sobą. Nikt nie zwracał na mnie specjalnej uwagi. Zwróciłam się znowu do Jelen. Kim oni są? Chyba nie studiują razem z nami na uczelni. Większość ludzi tutaj to kolekcjonerzy, właściciele galerii albo artyści. Wskazała mi pod brudkiem młodego człowieka, który trzymał się trochę na uboczu, a twarz miał zakrytą kapturem. Kim on jest? Och, to tylko Banksy, wiesz, słynny artysta graffiti, którego tożsamości nikt nie zna. Okej, że co? To na niego polują wszyscy dziennikarze. Nie jestem pewna, ale to o tym się szepcze w środowisku. Przepraszam, ale mam trochę pracy do wykonania. Jeśli chcę znaleźć staż lub dostać pracę w te wakacje, a weekendy nie są po to, by pracować, prawda? Mrugnęła do mnie, a potem zwróciła się do grupy ludzi siedzących wokół niej. Czy mi się wydaje, że właśnie zaczęła rozmowę ze mną, żeby się popisać? Odeszłam szybko, walczę, by powiedzieć sobie, że to dziecinność, wiedząc, że wszystkie kontakty Jelen otwierają jej drzwi do świetlnej przyszłości, budzą moją zazdrość. Ja nigdy nie będę miała tak łatwo, żeby się przebić. Dobra, teraz gdzie mam iść? Aha. Przejdźcie po plaży. No to chodzę, no i... I co mi to daje, dupa, Jaś? Co jest? No nie gadajcie, że mi się teraz gra zwiesi i nie będę miała co robić. No nareszcie. O nie, z każdym się chętnie spotkam, byle nie z nią. Spuściłam wzrok i przyspieszyłam kroku. O nie.
Zaraz. Niektórzy to korzystają z weekendu, jak kawiarnia jest zamknięta. Dzień dobry, Clemens. Jak się miewasz? Jestem w formie. Liczę, że wygram dziś konkurs rodeo mechanicznego. Rodeo mechanicznego? Tak, mam nadzieję, że trenowałaś. Jestem zażartą przeciwniczką. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam nawet, że można tutaj zrobić takie rzeczy. Raczej nastawiałam się na wieczorną imprezę, na coś spokojniejszego. Życzę miłego popołudnia. Muszę już iść. Hej, nie tak szybko. Widziałam się z Hyunem. Opowiedział mi o dniu, kiedy miałaś sama zająć się kawiarnią. Aha, i co powiedział? O cóż, a ty ze swojej strony nie masz mi nic do powiedzenia? Cóż, nie, naprawdę nic nie przychodzi mi do głowy. To się okaże, gdy wrócę do kawiarni w przyszłym tygodniu. Szybko zdam sobie sprawę, jeśli będzie tam coś podejrzanego. Naprawdę wszystko poszło świetnie, nie mam sobie nic do zarzucenia. A co, Hyun coś powiedział? Nie, ciągle tylko powtarza, że jesteś najlepszą kelnerką w tej kawiarni, odkąd pamięta. Muszę zobaczyć to na własne oczy. Mimowolnie dotknęłam z ulgą. No dobrze, to nie wszystko, ale nie tak sobie wyobrażałam dzisiejsze popołudnie. I nie zapomnij, dzisiaj wyjątkowo zamknęłam kawiarnię, ale nie licz na to, że co weekend będziesz tak lawirować. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Miłego weekendu, Clemens. Tak jest. Wyszłam w ten weekend, żeby się zrelaksować, a mam wrażenie, że całe miasto mnie śledzi. Poza tym chyba zaczynam rozumieć, jak funkcjonuje Clemens. Prawie mogłabym się do tego przyzwyczaić. Prawie. No, prawie. A teraz gdzie muszę iść? Jeszcze kogo... Jezus Maria, nie strać mnie, wampirze. Dobry wieczór. Spodziewałem się, że idąc plażą spotkam wszystkich studentów uczęszczających na moje zajęcia, ale nie sądziłem, że zobaczę się tak szybko, że zacznie się tak szybko, jak tylko wyjdę z samochodu. Mam wrażenie, że całe miasto zmówiło się na ten weekend. Spotkam chyba każdego, kogo mogłem. A więc to Leo pana zaprosił? Znasz Leo? Tak, to chłopak mojej najlepszej przyjaciółki. No widzisz, to miasto jest naprawdę małe. Długo się przyjaźnicie? Nie sądzę, że można tu mówić jeszcze o prawdziwej przyjaźni, ale jest jedną z tych niewielu osób, z którymi rozmawiam w tym mieście. Nie ma pan tutaj innych znajomych? Cóż... Zdałam sobie sprawę, że moje pytanie było lekko niedyskretne. Przepraszam, chciałam powiedzieć... Nic nie szkodzi, szybko mnie rozszyfrowałaś. Nie znam tutaj nikogo. Znajomość z Leo jest moim pierwszym krokiem do życia towarzyskiego poza uczelnią. To bardzo dobry wybór, on jest bezwzględnie spokojny i życzliwy. Skoro mam twoje błogosławieństwo, to naprawdę musiałam dokonać dobrego wyboru. Byłaś już tu kiedyś? Dawno temu, jeszcze w liceum, ale wiele się tu zmieniło. Nie spodziewałem się, że te obrzeża miasta będą tak wysublimowane. Jest tu pięknie, ale ja jestem niezmiennie zakochana w górach. Szkoda, że nie ma żadnych w pobliżu. Wreszcie ktoś, kto mnie rozumie. Normalnie nienawidzę plaży. Zrobiłem dziś wyjątek, ale chętnie go zamienię na półprzezroczyste jezioro z ciepłą wodą pod koniec lata i domek zagubiony w dolinie. To wszystko, co lubię. Gigantyczne góry, absolutna cisza. Kiedy się tam jest, człowiek czuje się bardzo mały w obliczu majestatu przyrody. Lepiej bym tego nie ujął. Zeszliśmy w ciszy po schodach. Mam wrażenie, że żadne z nas nie ma odwagi się odezwać. Mogę już sobie iść. Na plaży jest spokojnie. Prawie nikogo tu nie ma. Słychać tu muzykę dobiegającą z baru. Podkręcili przed chwilą trochę dźwięk. Zbliża się czas imprezy. Dawno już nie robiłem innych rzeczy niż czytanie książek z zakresu sztuki przez cały dzień. Ach tak, czasami dobrze oderwać się od nauki. Od czasu do czasu miło jest być z kimś, kto wie, jak docenić tego rodzaju rzeczy. Kiedy szliśmy powoli w kierunku baru, zobaczyłam Castiela nad brzegiem morza. Rozmawiał z poważnym wyrazem twarzy przez telefon. Nie chcę być niegrzeczny, ale pójdę zobaczyć się z Leo. Umówiliśmy się w barze na plaży. Nie chcę się spóźnić. Chcesz mi towarzyszyć? Spojrzałam na Castiela przy... Na plaży nie... Spojrzałam na Castiela na plaży i nie rozmawiał już przez telefon. Dołączę do was później, muszę się jeszcze zobaczyć z kilkoma osobami. Super, do zobaczenia później. Pan Zajdi odszedł w stronę baru na plaży. Castiel patrzył na horyzont, a pijana z fal obmywała mu czubki butów. Podeszłam do niego. Cześć. Jak mógłbym wątpić, że cię spotkam? Ja z kolei jestem zaskoczona. Najwyraźniej Prija zaciągnęła cię aż tutaj. Słowo zaciągnęła szczególnie dobrze oddaje istotę sytuacji. Mógłbym zostać w domu i komponować. Jeśli będziesz wychodził z domu tylko po to, żeby zagrać koncert lub zarejestrować materiał, to zmienisz się w starego pustelnika. Pasowałoby mi, no. Mógłbyś zapuścić brudę do kolan i strażyć ludzi podczas tych nielicznych okazji, kiedy wychodziłbyś z domu. O Boże! Broda a la ZZ Top? Nie powiem, nie. Nie wiem, czy potrafiłbyś ją godnie nosić. Zostaniesz na całą imprezę? Tak, umówiłem się potem z Plią w barze, ale muszę jeszcze zadzwonić
Już dzwonić się z tym cholernym menadżerem do niczego się nie nadaje. Naprawdę? Co się dzieje? Kwestie trasy, zespołu, nie powinno cię to interesować. Okej, okay, ale to było chamskie trochę. Powiedz mimo to, okaże się. Cóż, menadżer zespołu widzi nas już na wielkich plakatach. On absolutnie chce, żebyśmy zaczęli jeździć w trasę po kraju. Wydaje mi się, że jest trochę za wcześnie. Wręcz przeciwnie, to genialnie, zgódźcie się. Z tego co widziałam na scenie, to jesteście gotowi. Będziecie się douczać w praktyce. Szkoda byłoby stracić taką okazję. Dziękuję, to miłe. Kasiel spojrzał na swój telefon. No dobra, porozmawiam z nim. Dobrze, zostawiam cię, dzwoń. Do zobaczenia później. Neura, bar szybko się zapełnił, prawie wszystkie stoliki są zajęte. Rosalie siedziała w tym samym miejscu co wcześniej w towarzystwie Leo. Podeszłam do nich, pan Zejdy siedział przy stoliku obok nich i radośnie rozmawiał z Leo. Gdzie byłaś? Och, zajęło mi trochę czasu zanim tu dotarłam, spotkałam pana Zejdy i... Możesz nazywać mnie... Mów mi Ryan, nie jesteśmy na zajęciach, nie przeszkadza mi to. Uśmiechnęłam się do niego nieśmiało. Spotkałam Ryana, a potem poszłam się przywitać z Castielem. Aha, też tu jest? Wielkie nieba, naprawdę wszyscy tutaj dzisiaj przyszli. Tak, też tak pomyślałam. Zajęłam miejsce obok Ryana, który pił margaritę i mu zamówiłam to samo u kelnera. Bria i Castiel na pewno dołączą do nas później. Wow, wokalista Crowstorm się z nami napije? Nie mogę w to uwierzyć. Crowstorm? To ten zespół, co rozkleja swoje plakaty po całej uczelni? Tak, dokładnie, a wokalista chodził z nami do liceum. Od tego czasu sporo się wydarzyło, grupa całkiem nieźle sobie radzi. Tak, dało się zauważyć, że odnieśli pewien sukces. Przepraszam, wicekierownika administracyjnego Wydziału Sztuki. Jeśli się z nim nie przywitam, to będę słuchał o tym cały tydzień. Nie ma problemu. Wstał i szybko poszedł przez bar. Przeszedł. Dziwnie mi mówić do niego Ryan. Ty, a myślisz, że nie widziałam, jak na siebie patrzycie? Że co? Nie, coś ci się wydaje. Poza tym, dziewczęta, uwaga, on wraca. Dzięki za ostrzeżenie. Byłem miły, ale myślę, że nic nie powstrzyma go przed robieniem mi wyrzutów. Kierownika administracyjnego? Tak, on jest trochę specyficzny, a myślałam, że zachowuje się tak tylko wobec studentów. Wcale nie, wszyscy przechodzimy z nim tę samą gehennę. Rozmawialiśmy przez chwilę we czwórkę. Bar jest pełny, teraz przypomina raczej klub na świeżym powietrzu niż bar na plaży. Aha, tu jesteście. Już chwilę temu przybyliśmy do baru i szukaliśmy miejsca, by usiąść. Ściśniemy się, siadajcie. Castiel podszedł za nią. Usiedli razem z nami. Nie jesteś już w trasie z Crowstorm? Nie, teraz nagrywamy nowy materiał, więc zostanę na kilka miesięcy na uczelni. Jestem pewna, że Castiel chciałby porozmawiać chociaż raz na inny temat niż zespół. Ty faktycznie jesteś w pozycji, żeby wiedzieć, o czym chce rozmawiać Castiel. Szczerze mówiąc, chętnie spędziłbym jeden wieczór nie rozmawiając o zespole, to prawda. Uśmiechnął się do mnie, a potem zwrócił wzrok na kelnera, żeby zamówić coś do picia. Zobaczyłam, że Nat spogląda na nas z daleka w barze. Ooo, czyżby zazdrość mu się odpaliła? Mam wrażenie, że nie ma odwagi podejść. Dałam mu sygnał ręką, żeby do nas dołączył. Możesz usiąść, właśnie mieliśmy coś zamówić. W końcu spotykamy cię gdzieś indziej niż w szemranych dzielnicach miasta. Dobra, dobra, ty już i tam nie prowokuj go, dobra? Tea. Ignoruję Castiela, ale widzę, że szczęki mu się zaciskają. Stara się nie dać się ponieść emocjom. Znajdzie się tu jeszcze dla nas miejsce? O Boże, ile ludu! Tak, oczywiście. Morgan, Hyun i Aleksy usiedli z nami. Szybko okazało się, że przy naszym stoliku jest najliczniejsze grono w całym barze. No i dobrze. Cóż, nie będziemy chyba tak siedzieć i gapić się sobie w oczy. Zamawiamy coś? Tak jest, Mila. Właśnie tak zaczyna się każdą dobrą imprezę. Złożyliśmy zamówienie. Wszyscy rozmawiali ze wszystkimi. Widziałam nawet, jak Castiel zamienił kilka słów z Nathanielem. Wow, coś nowego. Atmosfera bez wątpienia się rozluźnia. Po godzinie zamówiliśmy coś do jedzenia, kontynuując rozmowę z radością. Noc zakończyliśmy na plaży. Rosalia pochyliła się dyskretnie nad Leo. Siedziałam obok nich, więc słyszałam, co mówią. Ale tu ładnie wieczorem. Chyba zaczynam być zmęczona. Wracamy do domu. Masz rację, musisz dbać teraz nie tylko o siebie. Dziękuję, Mila, przepraszam, ale w tym momencie nie mam w ogóle energii. Całkowicie rozumiem. Macie teraz autobus? Tak, bez problemów. Weekend, gdy odbywają się zawody, autobusy kursują co 20 minut do północy. Wstali i pożegnali się ze wszystkimi przy stole. No dobrze, ja zamawiam następną kolejkę. Fuiii, ja pierdziu, kto tak mówi? Masakra, Priya usiadła obok mnie. Faktycznie sympatyczny ten twój wykładowca. Haha, mówisz tak, bo stawia nam kolejkę? Nie, no dobra, być może przyczynia się do mojego dobrego humoru. Jesteś niemożliwa. Ryan wrócił z tacą pełną kieliszków z szotami.
Nie myślcie, że zmuszam was do picia. To barman stawia nam kolejkę, widząc, że jesteśmy tu już od dłuższego czasu. Przyniosłem świeże koktajle owocowe i inne rzeczy do jedzenia. Barman dał nam sygnał ręką, uśmiechając się. Dopóki robimy to z umiarem i nie prowadzimy auta, to nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy odmówić. I to mówi przyszła adwokatka. Castiel nie podziękował nawet Ryanowi i wypił swojego szota za jednym zamachem. Zauważyłam grupę dziewcząt, które obserwowały nas od pewnego czasu. Castiel, stoi tam chyba grupka dziewczyn, które chciałyby, żebyś dał im prywatny koncert w ich pokoju, jeśli wiesz, co mam na myśli. To prawda, że nie są dyskretne. Zrobiłyby wszystko, by zwrócić na siebie jego uwagę. Widziałam nawet chyba, jak ciągną losy, aby ustalić, która z nim porozmawia. Świetnie się składa, mam gitarę w samochodzie. Po tych słowach natychmiast wstał i poszedł po nią. Nie wypił dużo, ale widać było, że jest w radosnym nastroju. On tak na poważnie? Gdzie jest Amber? Musi być ze swoimi koleżankami modelkami. Pewnie sobie imprezuje. Czemu się uśmiechasz? To zapewne, że gdy mnie widzisz, martwisz się i pytasz o Amber. Muszę się do tego przyzwyczaić. Chciałabym odpowiedzieć, że to ja powinnam się przyzwyczaić do radykalnej zmiany, ale tylko się uśmiechnęłam. Cóż, myślę, że pójdę cieszyć się spokojem plaży i zaczerpnąć świeżego powietrza. Jeśli ktoś chce do mnie dołączyć, to zapraszam. Spojrzał na mnie intensywnie, zanim opuścił stolik. Dobry pomysł, nie ma co siedzieć na tyłkach całą noc, ja idę potańczyć. Priya wstała i wyszła na środek baru, kołysząc ramionami. Hyun siedział między Morganem i Aleksem, wszyscy trzej żywo dyskutowali. Powiedz mu, Mila, co takiego? Komu? Hyun nie chce tańczyć, bo rzekomo ma dwie lewe nogi. Mówi, że wszyscy będą się z niego wyśmiewać. Nikt na ciebie nie patrzy. Jesteś gorsza od nich. Wiem na pewno, że jeśli odejdę od stolika, chociaż na chwilę, wszystkie wasze spojrzenia będą skierowane na mnie. Ale że nie, będziemy cię ignorować, obiecuję. Tak, ciężko uwierzyć w to, co mówisz takim tonem Aleksy. Aleksy wstał i puścił oczko Morganowi. No cóż, skoro o to chodzi, to kończymy to, czego nie mogliśmy zrobić tego popołudnia. Kąpiel o północy. Obaj złapali Hyuna pod ramię i zaciągnęli go na plażę. Mila, ratuj mnie! Jeśli nie dołączysz do nas w kwadrans, przyjdziemy po ciebie. Hyun próbuje się sprzeczać, ale wszyscy śmiali się do rozpuku. Chyba czekają na ciebie. Ryan przyglądał się tej scenie po cichu, uśmiechając się. Przy stoliku został tylko ja i on. Masz niesamowitych znajomych. Nie wiem, czy urzekła. Czy użyłabym określenia niesamowitych, ale tak, są bardzo sympatyczni, to prawda. Bo tacy są. Porozmawiałem sporo z każdym z nich. Jest pewna rada, która zawsze powtarzała mi moja mama. Jeśli chcesz kogoś poznać, poznaj znajomych tej osoby. O, i co w związku z tym? Czuję, że znam cię teraz lepiej. Widzę, że jesteś troskliwą osobą. Twoi przyjaciele mają dla ciebie duże znaczenie. To jest piękna cecha. Ojojoj. Muszę więc poznać twoich znajomych, aby dowiedzieć się więcej o tobie. Poznać moich znajomych? On nie ma znajomych. Właśnie mówię swojemu wykładowcy, że mam ochotę poznać jego znajomych. Ja doszczętnie oszalałam. Z wielką przyjemnością, ale wszyscy są obecnie mniej lub bardziej rozproszeni po całym świecie. Jest gorąco, a muzyka rozbrzmiewa jeszcze głośniej. Widzę Priję na parkiecie, która daje mi wyraźnie znaki, żebym do niej dołączyła. Dobrze, myślę, że będę wracać. Zajmuje ci czas, a znajomi na ciebie czekają. Och, ja... Dobrze, w takim razie miłego powrotu. Ryan pożegnał się ze mną i wyszedł z baru. Nad ciągle nie wrócił, próbuję go znaleźć. On chyba będzie na schodach, tak, tak. Rozpoznałam Nata, był odwrócony plecami i wchodził właśnie po schodach w towarzystwie Amber. Wracacie już? A myślałem, że nie zauważysz. O ty szujo jedna! On chciał uciec! Czajcie to, on chciał uciec ode mnie, no tak się nie robi. Zaproponowałeś tym, którzy chcieli, aby do ciebie dołączyli, dlatego przyszłam. Widzisz, mówiłam. Co znowu mówiłaś, nie obgaduj mnie z nim. Życzę wam miłego wieczoru, papa. Nie, Ambi, nie możesz wracać za Ambi? Bożu. Chwycił ją za nadgarstek. Oczywiście, że mogę. Pojadę autobusem, wrócę do mojego mieszkania i pójdę spać. I wszystko będzie dobrze. Moi przyjaciele jeszcze chcą zostać. I nie jestem w nastroju, więc ciesz się wieczorem. Nat, dobranoc. Pocałowała brata w czoło i weszła dalej po schodach. Nat odwrócił się do mnie. Myślałem, że będziesz kontynuować imprezę z pozostałymi w barze. Wszyscy sobie poszli od stolika, więc chciałam wiedzieć, co robisz. Myślałam, że wrócisz do baru. Nie czułem się mile widziany. Nic nie powiedzieli, niemniej pomyśleli. To dlatego, że się od siebie oddaliliście. Poza tym trzeba przyznać, że nie angażowałeś się w rozmowę. Wiem. Siedzieliśmy we dwoje na schodach. Przez chwilę patrzyliśmy na horyzont, nic nie mówiąc. Całkiem tu miło. Słucham? Być tutaj, z dala od wszystkich, nie mieć nic do zrobienia, bez presji, nic nikomu nie być winnym. Dlaczego tak mówisz? Odczuwasz presję w mieście? To skomplikowane.
jak to zwykle bywa. Przepraszam, ale nie mam ochoty ci o tym myśleć. Możemy trzymać się faktu, że jest tu miło, proszę? Tak, moglibyśmy. Przez chwilę rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym, unikając poruszania drażliwych tematów. O 4 nad ranem zaczęłam ziewać i czuć się pijana. Jesteś zmęczona, następny nocny autobus jest za 45 minut. Możesz spać, jeśli chcesz, obudzę cię. Przytaknęłam, bo już czułam, że sen mnie łapie. Położyłam mu głowę na ramieniu, nic nie powiedział, tylko przysunął się bliżej, żebym mogła wygodnie się ułożyć. Ojoj, jakie słodkie! O, mam ilustrację, oj, jak słodko. Naprawdę, kochany, robi za podpórkę. Ale tutaj tło jest naprawdę przecudowne, przepiękne. No. Nat, jesteś super podpórką. Mila, poczułam, jak odgarnia mi kosmyk włosów za ucho. Autobus przyjedzie za 5 minut. Chodź, pomogę ci. Nat pomógł mi wstać. Zaprowadził mnie na przystanek, potem odprowadził mnie aż na kampus. Trafisz do łóżka? Zataczałaś się całą drogę. Biedny, współczuję ci, że musiałeś ją targać aż na kampus. O Boże. Tak, dzięki, Nat. Nie, dziękuję za ten wieczór. Tak inny od wszystkich, dobrze mi to zrobiło. Pocałował mnie w czoło, od tam buziaka. A ja otworzyłam drzwi swojego pokoju. Zakończ odcinek, koniec odcinka, dostałam buziaka. Dostałam buziaka. Okej, okay, dzisiaj był fajny odcinek. Strój, no dobra, niech będzie. Dobra, będzie. No będzie, bo się nie zacinało. Dobrze, zakończyliśmy odcinek 7, fajnie. Bardzo podobał mi się ten odcinek. Na plaży był fajnie, naprawdę. Nie było zbyt dużo przynudzenia takiego na tym uniwersytecie, na tych lekcjach i w ogóle, także spoko, na plus. Bardzo podobał, bardzo sympatyczny odcinek, dostaliśmy buziaka od Nata, ojeju, jak się cieszę. Dobra, także mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał tak samo jak mnie. Jeżeli tak, to zachęcam was do zostawienia łapek w górę, komentarzy, subskrypcji, czy tego nie robicie. A tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się do następnego odcinka. Papatki!